Witajcie, cześć i dzień dobry. Słuchajcie, dzisiejszy temacik będzie dotyczył możliwości ustalenia, z czego pochodzi problem, jeśli występuje usterka za niskiego bądź za wysokiego ciśnienia. Więc jeżeli na taki filmik natrafiliście, obawiam się, że macie problem z ciśnieniem paliwa w układzie Common Raila. Więc od razu przejdę do tematu takiego. Jeżeli macie jakiekolwiek urządzenie pod ręką, którym możecie odczytać tylko i wyłącznie błąd bądź go skasować, no jest to problem. Więc musicie udać się do kogoś, kto będzie miał możliwość połączenia się z waszym pojazdem, ale nie tylko w sensie odczytania błędów, to co nam OBD mówi przez gniazdo diagnostyczne, tylko byśmy mieli możliwość wejścia w bloki pomiarowe i odczytania tego, co nam chce nasz sterownik silnika powiedzieć. Więc ja do tego typu wykorzystuję urządzenie, to które widzicie. Pozwolę sobie go uruchomić. Jeżeli macie pojazd, to pod taki pojazd, pod taką markę pojazdu musicie mieć już dedykowany tester. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często, gęsto zdarza się problem tego typu, że urządzenia obsługują odczytywanie na przykład błędów, ale by móc się połączyć już z określoną marką pojazdu i modelem jego później już oczywiście, no to wiadomo, że musimy mieć tester już dedykowany pod pojazd określony, bądź tester taki, który obsługuje te pojazdy. Więc tutaj musimy od razu wiedzieć taką rzecz. Do tego typu ja wykorzystuję urządzenie, które widzicie, AutoX Scanner S830 Pro, więc dzisiaj będziemy się bazowali na takim urządzeniu i będziemy robili odczyty, próbowali ustalić, jeżeli byłby problem. A problem jaki może być? Problem może być taki, że na przykład wasz silnik pracuje w trybie awaryjnym, łapie błąd za wysokiego ciśnienia, za niskiego ciśnienia. Z czego taki błąd może pochodzić? No słuchajcie, błąd może pochodzić generalnie z wielu czynników, chociażby z napięcia zasilającego, do czego zaraz dojdziemy. Może pochodzić z samego ciśnienia, z wtrysku, z uszkodzonej pompy, pompki wstępnej i tak dalej. Ale dzisiaj nie będziemy się skupiali na całym zagadnieniu, tylko będę się starał uprościć ten temat i pokazać wam, na co zwrócić uwagę, jeżeli będziemy robili sobie już odczyty, bądź mieli taki jakikolwiek tester, którym możemy się połączyć i będzie obsługiwał waszą tą markę pojazdu. Dobra, więc tak, mając tester, przechodzę sobie dalej. Akurat w tym testerze mam zainstalowane wszystkie marki pojazdu. Jest to wygodne, bo nie muszę się zastanawiać, który pojazd do którego testera i odwrotnie. Więc w moim przypadku akurat pod Hyundaiem skrywa mi się pojazd, w którym siedzę. No i właśnie, pojazd, w którym siedzę, jest to pojazd koreański. Jest to duży mankament, jeśli chodzi o kwestię połączenia takiego pojazdu z byle jakim testerem, dlatego że większość testerów takich, powiem, niemarkowych, no niestety nie obsługuje. O ile połączy OBD, odczyta błąd, o tyle skasować już tam może, a nie musi. Natomiast no niestety te bloki pomiarowe zaczynają się robić ze schodami, prawda? Więc tak, na aktualną chwilę przechodzimy dalej. Wybieram sobie mój pojazd, mogę sobie wybrać tryb ręczny bądź automatyczny, inteligentny, więc ja biorę szybciej, co by był ręczny. No i na całej liście muszę znaleźć mój pojazd Kia Ceed, w którym siedzę, także wy już wiecie, w jakim pojeździe siedzę. A za pamięci, jak ja sobie znajduję, jeżeli ktoś by miał jakiś pojazd marki SUV na przykład, czy generalnie coś młodszego jak 2008 rok, a chciałby się go pozbyć ze względu na to, że jest jakaś zakała, której nie chcecie rozgryźć, bądź nie wiecie jak rozgryźć, a macie dosyć tego pojazdu, dajcie znać w komentarzach, być może dogadamy się i go wezmę. Pasowałoby, żebym filmiki jakieś nowsze wstawiał, kurczę, a nie zatrzymał się w czasie na 2008 roku. To tak na marginesie. Dobra, przechodzę dalej. Wybieram pojazd, oczywiście u mnie jest w dieslu TCI, to jest skryta marka, oczywiście CRDI, która się tutaj kryje pod tym, pod tą czwóreczką, więc do tego przechodzę sobie dalej.
Mogę wybrać ogólne, mogę wybrać Europa, ale Was to nie interesuje, bo Wy możecie mieć tester jakikolwiek inny. Ale generalnie co bierzemy? Wybieramy moduły sterujące, jak już mamy wybrany pojazd, i do tego nas interesuje najbardziej moduł sterujący silnikiem, który jest. Może być EQ, może być ENG, różne oznaczenia, ale generalnie sterownik silnika nas interesuje. Jeszcze jak macie tester, który obsługuje polski język, no to już wtedy jest wielkie ułatwienie. Co teraz nas by nas bardziej interesowało? No wiadomo, jeżeli macie błąd, no to wchodzicie, odczytujecie sobie kody błędu, bo może się równie dobrze czasem okazać tak, że wasz błąd został zapisany w sterowniku. Na przykład wasz sterownik ograniczył moc silnika ze względu na ciśnienie paliwa, które mogło być na przykład za niskie bądź za wysokie, i on przeszedł w tryb awaryjny, ale taki błąd byłby zapisany jako chwilowy gdzieś tam w pamięci, więc on mógłby się usunąć. Ja Wam teraz pokażę przykładowe błędy, które mi się wyświetlą tutaj. Wiem, że może Was to nie powinno interesować, ale chcę po prostu przekazać Wam sytuację, żebyście potrafili rozpoznać błędy, które gdzieś tam kiedyś widniały, a błędy, które aktualnie są. Bo jest to zasadnicza różnica. Więc tutaj w tym momencie mamy tak. Mamy aktywne błędy, te, które widzimy. Ja je celowo zasymulowałem, żebyśmy wiedzieli, jak to rozpoznać. I więc tak, aktywny błąd oznacza, że ten błąd jest aktualnie istniejący. Wiadomo, że po zapaleniu silnika on przechodzi sobie testy i tak dalej. Więc na przykład, jeżeli my wtyczkę rozepniemy, ją włączymy, to ona dalej widnieje jako aktywna, dopóki my nie uruchomimy ponownie pojazdu, więc on sobie zrobi test. Jeżeli nie widzi już tego błędu, to zapisuje go w historii jako historia bądź nieaktywny. Tu jest akurat aktywny, na nas to więc bardzo nie interesuje, ale dla przykładu skasujemy, żeby to miało ręce i nogi. Błędy zostały skasowane. OK. Przechodzimy do tego, co nas powinno najbardziej interesować, więc mamy parametry rzeczywiste, bloki pomiarowe, parametry rzeczywiste, różnie to mogą testery, komputery opisywać. Jeszcze wygoda jest, słuchajcie, posiadać urządzenie, które pracuje nie opierając się o system Windowsa czy o jakikolwiek inny system operacyjny, czyli jest urządzenie dwa w jednym, takie, które możemy podłączyć sobie w każdej chwili na drodze, gdziekolwiek byśmy nie byli, i mieli możliwość odczytania, bo jeżeli macie błąd w pojeździe bądź powtarza się jakaś usterka i nie możecie jej ustalić, to wierzcie mi, że jeżdżenie do kogoś co chwilę, kto ma jakiś tam komputer jeszcze na trasie, jadąc różne komputery, szukać takiego człowieka, który jeszcze będzie faktycznie wiedział, co z tym tematem zrobić, może być ciężko. Ale dobra, przechodzimy dalej. Więc co mogę wybrać? Mogę sobie wybrać poszczególne bloki pomiarowe, które są. Natomiast równie dobrze możemy się skupić na tym, żeby wybrać to, co jest. Ja wybiorę sobie wszystkie bloki dla ułatwienia i przechodzimy dalej. I co tu teraz w tym momencie mamy? Więc tak, chwilę siedzę w pojeździe, sam zapłon jest włączony, bo musi być włączony, więc już tutaj widzimy tak. Widzimy odczyty napięcia zasilającego, którego na aktualną chwilę się uczepię. Dlaczego? Może się zdarzyć sytuacja taka, że macie problem z alternatorem, a wasz system, czyli wasz pojazd na przykład, jeszcze jest w stanie pracować na 10 V, 9, bo zdarzają się takie przypadki, że sterownik silnika pracuje na takim napięciu jeszcze, ale zaczyna monitorować błędy. I może się okazać tego typu sytuacja, że wy jedziecie na drodze, wasz sterownik zapisał jakieś błędy, ale wy nie wiecie, co tak naprawdę, z czego te błędy pochodziły, a mogły pochodzić chociażby z głupiego napięcia zasilającego, bo napięcie jest punktem odniesienia we wszystkich czujnikach pomiarowych, więc tutaj może się okazać, że te 5 V, które powinno istnieć na przykład na czujniku ciśnienia na listwie paliwowej, nie jest 5 V, tylko na przykład jest już 4, dlatego że przetwornica nie wydala przy napięciu tych 9 V, a wasz silnik jeszcze pracuje, więc go nie przyjmijmy, nie zgasiliśmy go, bądź akumulator jest na tyle mocny,
a pojazd łatwo odpala, że na 9 V jeszcze odpali, ale coś tam monitoruje, więc tutaj to jest takie bazowe. Więcej rzeczy, żebyśmy mogli sprawdzić, będziemy musieli uruchomić samochód. I tu też ważna kwestia, tester, który podczas odpalania silnika się nie resetuje. Jest to rzadkie, ale nie jest niemożliwe. Więc tak, co na aktualną chwilę mamy? Na aktualną chwilę mamy tak, wiemy, że na pewno napięcie zasilające jest prawidłowe, ponieważ jest ładowanie. Tak jak widzicie, pierwsza rubryka pokazuje mi, że to ładowanie jest, więc to pomijam. Jakość paliwa nas bardzo w tym momencie ona nie interesuje. Natomiast bardzo ważnym punktem jest to, co w tym momencie ja Wam tutaj pokazuję. Przydałoby się coś do opisania, co by było łatwiej Wam pokazywać. Więc tak, w tym parametrze tutaj mamy parametry ciśnienia paliwa. To jest ciśnienie paliwa aktualnie istniejące. W dolnej rubryce mamy ciśnienie paliwa docelowe. Docelowe paliwo jest uwarunkowane kilkoma elementami. Nie będziemy tego rozkładali na czynniki pierwsze, bo byłoby za dużo tego tłumaczenia. Natomiast jest to ciśnienie wyliczone, które powinno być w instalacji paliwowej na listwie zachowane, a ciśnienie, które jest paliwa jako aktualne, nie opisane tutaj jako aktualne, tylko jako ciśnienie paliwa, jest to ciśnienie, które faktycznie istnieje na listwie. Więc tak, już jest sytuacja tego typu, że jeżeli ja w tym momencie na przykład troszeczkę zwiększę obroty, co prawda musimy chwilkę poczekać, bo musimy odczyt jest z opóźnieniem, ale jak widzimy, ta wartość ciśnienia się zmienia, więc tutaj mało prawdopodobne, żeby nasz czujnik przekłamywał. Ja nie spotkałem. Spotkałem sytuację, że on jest uszkodzony, ale że przekłamuje. Niestety, wierzcie mi, że nie. Więc jeżeli mamy odczyt ciśnienia paliwa faktycznego, to znaczy, że nasz czujnik pracuje. Ale gdyby się okazała sytuacja tego typu, że ciśnienie docelowe paliwa mamy przykładowo 300 barów, bo tutaj jest przecinek jeszcze postawiony. Oczywiście tu mamy w megapaskalach, prawda, podane, tak żebyśmy to widzieli, że to nie jest 30 barów. Więc gdyby nasze ciśnienie paliwa było zakładane jako docelowe paliwo, które powinno być, jest 300, czy 270, 280, bo tak możecie mieć czasem podane, to ciśnienie paliwa powinno wasze się zgadzać również dobrze na odczycie. Ale gdyby sytuacja była tego typu, że to ciśnienie paliwa tutaj będzie pokazywało 350 na przykład, czy 35, tak jak w moim przypadku, to już kontrolka się powinna nam zaświecić, że jest to informacja dająca nam do zrozumienia, że ciśnienie jest za wysokie w układzie. Za wysokie w układzie, więc jednocześnie, jeżeli ono będzie o wiele za wysokie, to nasz pojazd może próbować nie dać zgody na rozruch, bo jeżeli na dzień dobry to ciśnienie będzie przekroczone przy rozruchu silnika, to on zapali i zgaśnie, bo będzie widział, że jest o wiele przekroczone. Na przykład komuś da 400 barów zamiast 300, chociaż przy rozruchu takiego nie ma, ale tam sekundę po rozruchu, jeżeli skoczy nam na 400, on silnik Wam zgasi, bo zakładana jest 300, a 400 jest aktualna. Ale to ciśnienie, to, które jest zakładane, uwarunkowane jest od ilości dawek i od bardzo ważnej rzeczy takiej, jak tutaj czujnik temperatury paliwa. Jeżeli macie czujnik temperatury paliwa uszkodzony, to jednocześnie Wasz sterownik będzie się starał inaczej przekalkulować, przeliczyć te dawki, to ciśnienie będzie inne, bo tak jak wiecie, ciśnienie zmienia się z temperaturą cieczy, bo to jest ciecz. Także jest bardzo często ten czujnik cieczy, te czujnik temperatury paliwa, żebyśmy to rozumieli, nie cieczy. No, ciecz też jest paliwem. Czy paliwo jest cieczą? W każdym bądź razie tu rozchodzi się o temperaturę paliwa. Jeżeli tutaj ten czujnik bardzo często pomijany będzie uszkodzony, no to niestety te odczyty będą inne. Oprócz tego, co nas jeszcze bardzo będzie tutaj interesowało, to będzie, nie powiedziałem pewnej rzeczy. Jeżeli to ciśnienie będzie przekroczone tutaj, to, które jest faktyczne, czyli aktualne o wiele, to już nam daje do zrozumienia, że to nie jest uszkodzona sama pompa, to nie jest uszkodzona sama pompka, jeżeli ona występuje jako pompka wstępna, tylko problem macie
Prawdopodobnie, już mówię prawdopodobnie, bo może spotkałem przypadki takie, że ktoś miał na przykład wtryski zatarte, więc tutaj już jest odrębna zupełnie sprawa, jak one nie pracują. Ale przyjmijmy, że macie dobre wtryski, natomiast problem pochodzi tylko i wyłącznie z samego elektrozaworu, czyli regulatora ciśnienia, który jest w zasobniku. A regulator ciśnienia w zasobniku, to mamy tutaj jego odczyty. I tak jak widzicie, na wolnych obrotach silnik pracujący, mamy 16% wysterowania pracy tego zaworu. On jest zamontowany na listwie paliwowej. Może się zdarzyć sytuacja taka, że wy tego zaworu nie macie, bo macie zupełnie inny układ. Tu jest akurat układ boszowski, więc to będzie odrębny temat, ale to dzisiaj tego tematu nie poruszamy. Tak samo i mamy regulator ciśnienia w zasobniku, czyli w pompie. Jest to regulator, który jest wydatkiem paliwa, czyli silnik, może nie silnik, jak sterownik silnika, wylicza sobie, ile tego paliwa jest mu potrzebne do wysterowania, do utrzymania ciśnienia, żeby wysterować wtryskiwacze. I na tej podstawie jest sterowany właśnie ten zawór wydatku paliwa w pompie. Bardzo rzadko się zdarza, nie da się ukryć, że się nie zdarza, ale rzadko się zdarza, że ten zawór będzie zaworem uszkodzonym. No chyba, że już naprawdę ktoś nie dbał o filtr i te zanieczyszczenia dostały się do niego, czy bardzo dużo tych zanieczyszczeń się dostało. W każdym bądź razie zawór w zasobniku paliwa będzie pracował, czyli ten na listwie, który jest, będzie pracował w dużym zakresie, bo on wiadomo, że będzie przytykany, żeby to ciśnienie czy utrzymać, czy będzie otwierany, powiedzmy, żeby jeżeli jest spadek tego ciśnienia, żeby go, powiedzmy, no generalnie rozchodzi się o to, żeby utrzymać, prawda, to ciśnienie, więc on jest zamykany bądź otwierany. I pozwolę sobie Wam pokazać, tutaj mamy 16% pracy jego aktualnie. Podniosłem troszeczkę obroty i ta wartość za chwilkę się powinna zmienić. O, tak jak widzicie, już wzrosła. Obroty moje wzrastają do góry. A na pompie elektrozawór nie zmienia swojej wartości, natomiast ten na zasobniku zmienia. Także to widzicie, ten, który jest zamontowany na listwie, on robi generalnie całą robotę. I on nie pracuje w takim wielkim zakresie, jak pracuje zawór ten, który jest na pompie. Bardzo minimalnie on pracuje, bo on pracuje już na wysokim ciśnieniu, nie na niskim, bo niskie ciśnienie jest tylko i wyłącznie w pompie na wejściu, gdzie jest pompka wstępna. Także już macie rozeznanie i wiecie, prawidłowa praca takiego zaworu jest mniej więcej w okolicach takich, jak tutaj są zachowane. Jest to prawidłowa praca, czyli kilkanaście procent jest tego zaworu, który jest w zasobniku, czyli oczywiście na listwie paliwowej, bo tutaj ten tester opisuje jako zasobnik i zasobnik. Natomiast w mniejszym zakresie pracuje nam ten, który jest zamontowany tutaj. Także myślę, że może tym filmikiem pozwoliłem Wam ułatwić ten temat. Jeżeli będziecie widzieli rzecz jaką, że Wasz elektrozawór, ten, który jest regulator ciśnienia w zasobniku, w dużej mierze zaczyna pracować, a Wasze ciśnienie jest o wiele przekroczone, bo tak jak widzicie, ono się tutaj utrzymuje tak samo. Ja mogę sobie wejść, powiedzmy, zrobić nawet dla Was coś takiego, jak włączyć wykres. Tylko że wykres jest to już bardziej dla zaawansowanych, więc tutaj nie będę tego dzisiaj poruszał bardzo. Mogę połączyć te wykresy, byśmy mieli dwa, czyli regulator ciśnienia i ten, który jest, znaczy regulator ciśnienia, ciśnienie aktualne i ciśnienie zakładane, zagalopowałem się. I tak jak widzicie, tu jest mała gdzieś tam rozbieżność, ale to jest rozbieżność w czasie związana z różnymi dawkowaniami, bo są różne dawki, korekcje wtrysku, więc tutaj to się zmienia, ale tego tematu dzisiaj nie poruszamy, bo za dużo bym Wam namieszał w głowie. Generalnie odpowiedź jest taka, jeżeli macie zmiany elektrozaworu tutaj procentowo wyliczone, bo ja mówię o procentowym. Dlaczego? Dlatego, że sterownik silnika nie widzi, ile wysterował ten zawór, bo on jest sterowany tylko wysokoprądowo dwoma przewodami, więc jeżeli on jest sterowany, to on, sterownik zakłada, że on pracuje, ale on nie wie, czy on został wysterowany, czy nie. Natomiast Wy to będziecie widzieli, bo jeżeli jego wartość tutaj się będzie zmieniała, a wartość ciśnienia aktualnego się nie będzie zmieniała, no to wtedy będziecie wiedzieli, że coś tutaj jest nie tak.
że ten elektrozawór będzie podlegał sprawdzeniu, ewentualnie weryfikacji czy wymianie, czy powiedzmy jakiemuś zabiegowi czyszczenia, bo też takie zabiegi się sprawdzają, to na innym filmiku możecie sobie podglądnąć i to faktycznie się sprawdza. Natomiast informacja już dla Was jest jasna, Wasz regulator ciśnienia na listwie paliwowej pracuje, a Wasze ciśnienie się nie zmienia, więc tutaj te dwa parametry powinny być te same, tylko uważajcie jedna rzecz. Zwracajcie uwagę na czujnik temperatury paliwa. Bardzo często pomijany i nieobsługiwany w testerach, a jest on bardzo ważny. Także jeżeli komuś pomogłem tym filmikiem, bardzo się cieszę. Jeżeli ktoś uważa, że stracił czas, tradycyjnie to powtarzam, to przepraszam, no ale naprawdę staram się przekazywać Wam informacje takie i w taki sposób, byście Wy to mogli zrozumieć. Czy język jest czytelny? Nie wiem. Liczę na to, że tak. Liczę na łapeczkę w górę. Zapraszam do komentarzy, jak macie problemy, oczywiście tradycyjnie piszcie, tylko kurka, jedna rzecz jest jaka. Jak piszecie do mnie, to musicie sobie zdawać sprawę, że jest Was naprawdę bardzo wielu, jeżeli chodzi o opisu i piszących do mnie, i nie jestem w stanie każdemu w tym samym czasie odpisać. Więc jeżeli macie zwłoki jakieś długie, Wam nie odpisuję, to nie dlatego, że kurczę, mi się nie chce, tylko dlatego, że pod różnymi komentarzami muszę odświeżać, pod różnymi filmami sobie komentarze wchodzić, sprawdzać, doglądać, komu odpisałem, komu nie odpisałem. Ale to tak na marginesie, nie? Także póki co, trzymajcie się, do zobaczenia w jakimś następnym filmie. Cześć!